płytę otwiera kompozycja Stanisława Szczepanowskiego pod tytułem Łza. Jest to rekonstrukcja jego utworu, oryginalnie napisanego na fortepian i wiolonczelę. Chociaż wiadomo też, że został ten utwór napisany na gitarę, ale już gitarowa wersja się nie zachowała. Piękny, bardzo wzruszający utwór, bardzo głęboki, który myślę od razu wciąga w słuchacza w tę bardzo emocjonalną część stylu Pchijan, tę część, która ma sprawiać, że oczy słuchaczy są mokre od łez. Może w ten sposób to powiem. Mam nadzieję, że właśnie ten utwór właśnie tak nas wciąga w tę rzeczywistość. Wbrew pozorom bardzo duże, bo to właśnie polscy wirtuozi gitary stali na równi z tymi najbardziej znanymi, jak Giuliani, Sor, Carcassi, Carulli. A mowa tu o Bobrowiczu, Choreckim, Szczepanowskim i Sokołowskim, którzy to potrafili wznieść się na wyżyny wirtuozerii w grze na tym instrumencie. Właśnie nie. I problem polega na tym, że ja sam znałem część tylko z tych utworów, z amatorskich nagrań, niskiej jakości, w wykonaniach, których niekoniecznie w sposób udany zostały odczytane cechy stylu Pchijan, więc sam z początku nie doceniłem wartości tych utworów. Musiałem stać się lepszym gitarzystą i spojrzeć na nie okiem już doświadczonego, ukształtowanego przez lata edukacji muzyka. I wtedy tę wartość w tych utworach dostrzegłem. W utworach zupełnie nieznanych, w większości przypadków zapomnianych, co może wydawać się dość szokujące, bo mówimy także o transkrypcjach mazurków Chopina, czyli literaturze najwyższych lotów, a trzeba przyznać, że gitarzyści poszukują bardzo intensywnie właśnie takiej literatury, która może stać na równi z wielkimi nazwiskami piszącymi na fortepian, skrzypce, wiolonczele. Oprócz Szczepanowskiego znajdziemy na płycie kompozycję Jana Nepomucena Bobrowicza, również wielkiego polskiego patrioty, który co ciekawe też ma duże zasługi na polu wydawniczym, ponieważ od lat 40. XIX wieku w pełni poświęcił się działalności wydawniczej. Uznał, że tak bardziej się przysłuży sprawie polskiej. No, ja jako gitarzysta uważam, że chciałbym, żeby jednak pozostał przy gitarze i przy komponowaniu, no ale tak zdecydował. Do lat 40. zdążył napisać wyjątkowe wariacje na temat piosenki ukraińskiej, opus 7 i wariacje na temat Laci Dolem Lamano z Don Giovanniego Mozarta, a także rondo. Te utwory znajdziemy na mojej płycie. Są to utwory, w których świetnie uchwycone są cechy stylu Pchijan. Mamy wirtuozerię rozwiniętą do granic możliwości. Wiadomo, jest to styl przesiąknięty stylem Mauro Giulianiego, wybitnego włoskiego gitarzysty, nauczyciela Bobrowicza. Jednak moim zdaniem Bobrowicz dodawał coś więcej od siebie. Wnosił tą wirtuozerię jeszcze na wyższy poziom. I w niektórych momentach pozwalał sobie na ujawnienie swojej polskości. Nie mógł tego robić wprost, ponieważ na karku siedziała mu tajna policja niemal całe życie. Musiał wydawać pod zmienionym nazwiskiem Tamulewicz, więc mógł tą polskość ujawniać tylko w krótkich chwilach, w momentach z reguły wolnych, bardziej emocjonalnych, spokojnych, wtedy to czuć. Choć czasami też w momentach finałowych można usłyszeć takie rytmiczne la Polaka, szczególnie w rondzie. Odgłosy takich trąb wzywających do boju. Myślę, że to tam jest. Potem Sokołowski, gitarzysta, kompozytor najmniej znany z tych czterech. Co dziwne, ponieważ inny wielki gitarzysta, Giulio Regondi, bardzo ważne nazwisko w świecie gitarowym, nazwał go największym gitarzystą europejskim na łamach londyńskiej prasy.
więc jest to zaskakujące. Nagrałem jedyne dwa zachowane jego utwory. Jest to Dyliżans Pocztowy, obrazek muzyczny, i Etiuda, które są przesiąknięte stylem polskim, taką nostalgią słyszalną w mazurkach Chopina. To po prostu tam jest, to słychać, i myślę, że każdy z słuchaczy również to w jego twórczości usłyszy. Chorecki, drugi, po Bobrowiczu uczeń Giulianiego. Szalony wirtuos, do granic możliwości rozkręcał tempa, w których można na gitarze grać. Wykorzystywał wszystkie możliwości instrumentu, ale także nie zapominał o tym, skąd pochodzi, i też w te swoje utwory charakterystyczne zwroty harmoniczno-rytmiczne wplatał. Nawet w jego fantazji, opus 40, którą na płycie znajdziemy, można to usłyszeć. Powiem szczerze, że kiedyś, gdy miałem lat naście i usłyszałem na koncercie transkrypcję walców Chopina grane na gitarze, byłem wstrząśnięty, że jak tak można, to nie pasuje, to nie. Ale potem z biegiem lat okazało się, że to wszystko zależy. Zależy od tego, jak się tę muzykę wykonuje i z jakim opracowaniem, z jaką aranżacją mamy do czynienia. Musi być to aranżacja, która nie będzie kalką, która w pełni wyczuje możliwości gitary, jej mocne strony, i wzbogaci te utwory Chopina o nowe możliwości barwowe, które gitara posiada, o także, myślę, wyjątkowy rodzaj legato, jaki na gitarze można wykonać. Tak jest w przypadku transkrypcji Bobrowicza, ponieważ podjął on się przetranskrybowania mazurków opus 6 i 7, które na płycie się znalazły. Myślę, że idealnie odczytał w tych mazurkach taki potencjał na to, by mogły one pięknie zabrzmieć na gitarze. Są one napisane w niegęstej fakturze, idealnie pasującej do gitary. I myślę, że może, chociaż nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że może na gitarze nawet bardziej można melodię tych mazurków wyśpiewać niż na fortepianie, ale może aż takich mocnych słów nie powiem, bądźmy jednak ostrożni. Najprawdopodobniej była to po prostu improwizacja, którą poczynił Szczepanowski podczas wieczoru, na którym to w Paryżu, na którym miał miejsce pojedynek poetycki Mickiewicza ze Słowackim. To wtedy właśnie padły słowa, do Słowackiego padły słowa o jego poezji, która to miała być jak świątynia, w której nie ma Boga, i to do końca życia Słowackiego te słowa się za nim już ciągnęły. To właśnie wtedy się to wydarzyło. Szczepanowski po tym pojedynku, grając swoją improwizację, wariację na temat Jeszcze Polska nie zginęła, zrobił furorę i spotkało się to z ogromnym aprobatą zaproszonych gości. I myślę, że jest to świetny sposób na zamknięcie płyty. Jest to swego rodzaju klamra. Szczepanowski tą płytę otwiera i zamyka. Szczepanowski, wielki Polak, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Chyba jeden z największych, najbardziej znanych w Europie wirtuozów. To też warto wspomnieć. Nadworny solista królowej Hiszpanii, nadworny gitarzysta królowej Wiktorii. Był też nadwornym solistą króla Belgii. A dziś zapomniany, niesamowite. To nawet jak teraz myślę sobie o tym, że mówimy o tak istotnych w ówczesnym życiu muzycznym osobach. Rozdźwięk, ta przepaść pomiędzy
ich rolą wtedy, a popularnością dziś jest ogromna. Zadziwia. Mam nadzieję, że ta płyta choć trochę to odmieni.